Cześć wszystkim, dzisiaj na temat tego, że media włoskie rozpisują się. Mamy nowego Piątka, mamy nowego Krzysztofa Piątka, piłkarza z Polski, który może być takim talentem na miarę Krzysztofa Piątka, ale kogo chodzi i w ogóle ten piłkarz nie jest zainteresowany grą w Serie A, no to jest dosyć ciekawa sytuacja, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, media włoskie rozpisują się na temat nowego talentu, nowego diamentu, jeśli chodzi o piłkarzy z Polski, którym zainteresowanych jest wiele klubów we Włoszech, tym bardziej Genua, która zarobiła potężne pieniądze na Krzysztofie Piątku, bo kupili go za 4,5 miliona euro, a kilka miesięcy później praktycznie sprzedali go za 30 milionów euro i wiecie, to jest takie poszukiwanie teraz gorączka złota, tak jak się jednego udało kupić piłkarza, to teraz przylatują do Polski skauci, szukają, wertują, tak, pierwsza liga, druga liga, ekstraklasa, gdzieś tam też kółki, gdzieś tak jeszcze ten piątek ukryty, no bo można potężne pieniądze zarobić, a wiadomo, że to nie tędy droga, tak? Jedna perełka nie świadczy po prostu o tym, że same gwiazdy są jakby tutaj ukryte w Polsce. Natomiast o kogo chodzi dokładnie? Corriere dello Sport pisze na temat tutaj młodego piłkarza występującego w pałku Saloniki, a mianowicie Karola Świderskiego. Może nie jest tak znany, jeśli chodzi o piłkę nożną tutaj u nas w Polsce, no bo wcześniej występował w Jagiellonii, ale teraz występuje w Grecji. Bardziej znany jest w młodzieżówce, tak, w reprezentacji. Niektórzy już go przymierzają praktycznie do tej pierwszej reprezentacji Jerzego Brzęczka, tak jak na przykład tutaj Żurkowskiego. No ale rzeczywiście ten piłkarz ma 22 lata. I wszyscy się praktycznie o nim rozpisują we Włoszech, że to jest nowy piątek, nowy talent. Co ciekawe, praktycznie gasi ich, okrutnie gasi ich praktycznie sam zainteresowany, a więc Karol Świderski, który mówi, że nie jest zainteresowany tutaj tak Genoą. Powiedział w ten sposób, tak, że tutaj na temat właśnie zainteresowania Genui, bo Genua chciał go pozyskać, on poszedł do Grecji, teraz znów Genua chce go pozyskać, on mówi w ten sposób, tak, że była oferta z Genoi, pomyślałem, że jest szansa, by zostać drugim Krzysztofem Piątkiem, a później przyszła myśl, nie chcę być drugim Piątkiem, chcę być sobą. Z Grecji też mogę trafić do wielkich klubów, tak? Tak właśnie tutaj powiedział, Karol Świderski. No szkoda, że nie chce być Krzysztofem Piątkiem, tak? No wiadomo, że ma swoje imię, nazwisko, jest niepowtarzalny, natomiast no każdy by chciał być, tak, drugim Krzysztofem Piątkiem czy Robertem Lewandowskim, nie wiem, czy to jest powód jakiś do ujmy, tak? Natomiast no, odrzucił tu zainteresowanie i ogromny błąd, jeśli chodzi o Karola Świderskiego, ponieważ Serie A to nie tylko fajne życie, fajne kluby, fajne pieniądze, ale też okno wystawowe dla po prostu innych klubów europejskich. Gdzieś, jeśli się pozycjonuje te ligi, to zdecydowanie Serie A wyżej jest niż Liga Grecka, tak? Także ogromny błąd. Jeśli chodzi po prostu o jego podejście do piłki, tak, no oczywiście w pałku Saloniki ma też szansę na to, żeby występować, żeby grać, ale zdecydowanie lepszą szansę na pokazanie się i wejście na jeszcze wyższy poziom miałby w Serie A. No i chciałaby go pozyskać właśnie Genua, tak, raz już byli z nim zainteresowany, on zrezygnował, teraz znów Genua praktycznie jest z nim zainteresowana. No i o tym szeroko pisze Corriere dello Sport, tak, które poświęca cały praktycznie artykuł Karolowi Świderskiemu, a także mówi na temat historii polskiej, tak? Znaczy historii po prostu polskich piłkarzy, sukcesu polskich piłkarzy. No dosyć ciekawa sytuacja, że nie jest praktycznie zainteresowany, że nie jest zainteresowany tutaj grą w Serie A, bo naprawdę to jest przecież świetny moment do startu. Ja przypomnę, że Genoa była bardzo blisko pozyskania Roberta Lewandowskiego. Oni go nie pozyskali, bo praktycznie w ostatniej chwili Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Borussią Dortmund, ale tam już było bardzo blisko do tego stopnia, że Robert Lewandowski już był w Genui, ogląda cały ośrodek, no i miał praktycznie lecieć już podpisać umowę, kontrakt, ale ostatecznie Jurgen Klopp go chciał tak do Borussii, a potem już jak historia miała miejsce, to już każdy z nas wie. Natomiast no Karol Świderski według mnie no robi nierozsądnie tak naprawdę, tak, bo jednak Serie A to jest ogromna szansa, no nic nie mówiąc lidze greckiej, tak?
tak, ale zawsze lepiej po prostu pójść do lepszej ligi, mocniejszej, bardziej wymagającej, bo wtedy można tam po prostu więcej osiągnąć, wejść na ten wyższy poziom. Zresztą przykład Polaków, praktycznie Polaków w Serie A jest kilkunastu, tak, w Serie A, gdzie rzeczywiście oni się świetnie prezentują. To jest wiele czynników, dlaczego Polacy się tak dobrze czują we Włoszech, tak, to jest klimat, to jest podejście, Włosi nie są tacy rygorystyczni, na przykład jak w Bundeslidze, co do diety, co do po prostu treningów, tak, nie ma takiej sytuacji, żeby tutaj piłkarze na treningach mdleli, tracili przytomność, że trzeba ich zakatować, tak, no, tak, żeby biegali praktycznie pełne 90 minut w najwyższych obrotach. Natomiast też jest fajny po prostu klimat, no wiadomo, że to są młodzi chłopacy, najczęściej jadą z dziewczynami, partnerkami, żonami, to też jest fajne miejsce do życia, słoneczna Italia, tak, i także wiele po prostu rzeczy wygodnych, no i bardzo dobre pieniądze. No a później część z tych piłkarzy idzie dalej w świat, tak? Idzie dalej w świat. Przecież na przykład Kownacki poszedł do Sampdorii, a teraz Sampdorii poszedł praktycznie do Bundesligi, tak? I mówi się po tym, że praktycznie po tym półrocznym wypożyczeniu Fortuna Düsseldorf go wykupi, tak? Więc można zrobić taki przeskok, a poszedł z Lecha do Sampdorii i Sampdorii teraz poszedł do Bundesligi. Z jednej strony, bo to jest dobre, tak? Podejście, bo sam mówił, że był duży przeskok, jeśli chodzi o po prostu Sampdorię w stosunku do Lecha, tak, natomiast jakby został rzucony tak od razu do Bundesligi, to mógł być za duży na jego przeskok, więc no, według mnie kierunek włoski jest absolutnie dobry, tak, jest absolutnie dobry, natomiast ja mówiłem to w jednym z filmików, że może być taka sytuacja, że już niedługo Włosi zamkną możliwość przyjazdu i transferu z tego względu, że coraz częściej społeczeństwie włoskim jest krytyka, znaczy nie krytyka piłkarzy, bo oni są zadowoleni z Polaków, bo oni ciężko pracują, tak Gattuso mówi, ciężko pracują, mało mówią, tak, i ten. Natomiast krytyka jest taka, że Włosi, mieszkańcy Włoch, obywatele krytykują jakby federację swoją z tego względu, że Liga Włoska, Serie A ma wykształcić piłkarzy, którzy mają grać później w reprezentacji, a za dużo jest obcokrajowców, przez to krytykują, tak, że ci Włosi występują zamiast we Włoszech, to poza Ligą Włoską w innych klubach. No ale to jest piłka nożna, no, jak można dzisiaj krytykować to, że piłkarz, to jest futbol, wymienność, tak, no, nie można powiedzieć, że ma iluś tych grać Włochów, iluś obcokrajowców albo jakieś parytety, tak? No, to jest po prostu futbol. Tak to wygląda, no zobaczmy sobie, jak wyglądają Manchester City, Manchester United, czy o Chelsea, London, to już w ogóle jest świetny przykład. Także Włosi mówią, że Karol Świderski to jest przyszły Krzysztof Piątek, że zrobi genialną tutaj karierę, fenomenalną, Genua chce go pozyskać. Wiadomo, jak Genua była uparta, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, oni nie chcieli odpuścić praktycznie tego tematu z Piątkiem, być może tak samo będzie w tym przypadku, tak? Tylko tak mówię, troszeczkę to jest śmieszne, że oni tak szukają na siłę, bo tam są jakieś skarby pochowane w Polsce. No nie, no po prostu to też jest specyficzne, no Krzysztof Piątek pewnie jest jedyny w swoim rodzaju, tak, nie każdy piłkarz wejdzie takim przebojem do Serie A, natomiast na pewno tutaj wiele piłkarzy w Polsce jest, tak, którzy mają talent, którzy dobrze się prezentują, natomiast no ja bym w pierwszej kolejności chyba podpisał jakąś umowę wzajemną z Michałem Probierzem czy z Krakowią, tak, bo rzeczywiście Michał Probierz potrafi wyselekcjonować, poszukać takich piłkarzy i potem podnieść ich wartość piłkarską, tak, że oni potem idą dalej. I to jest duża zasługa Michała Probierza, bo wielu piłkarzy jest w Polsce, którzy naprawdę mają potencjał, natomiast on nie jest odkryty, tak? Na przykład wszyscy się dziwią, że Krzysztof Piątek zrobi taką fenomenalną karierę, tyle bramek strzela, ale on będąc w Polsce robił wszystko na możliwości w Polsce, tak? Czyli był pewien sufit, którego nie przeskoczył. Jak poszedł dalej, to w końcu mógł się uwolnić z tego potencjału, którym drzemie w nim i dlatego bombał te bramki. To nie jest tak, że nagle po prostu, nie wiem, przestawiły mu się coś po prostu w głowie i zaczął genialnie po prostu grać, tak? No, on grał w Ekstraklasie genialnie, tylko na możliwości, które miał w Ekstraklasie, tak? Zresztą mówił o tym dawno, że Piątek, że już praktycznie na rok przed wyjazdem był gotowy na wyjazd. Przygotowany był także fizycznie, mówi o tym, że to przygotowanie fizyczne idzie w parze z jego później formą strzelecką, także jak się dobrze czuje fizycznie, to potem dobrze strzela bramki. To też on jakby po prostu ośmieszył Piątek, tak? Wszelkich hejterów Ekstraklasy, którzy ciągle słychać tylko, że no Jezus, Ekstraklasa 25 na świecie, najsłabsza liga, ciągle Beka, Szydera i tak dalej z tej Ekstraklasy, okej, okay. Tak, ale to jest nasza po prostu liga, ci chłopacy z polskich klubów, szkółek, czy nawet podwórek polskich mają szansę tam zadebiutować, uczyć się i później wyjechać, tak? Więc nie śmiejmy się, bo Milik tu zaczynał, Lewandowski tutaj zaczynał, Krzysztof Piątek tutaj zaczynał, a my się ciągle śmiejemy z tej Ekstraklasy, o Beka, no śmieszne,
taki poziom i tak dalej. Okej, no jest poziom troszeczkę śmieszny. Niektóre po prostu mecze to są, można boki zrywać, naprawdę absurdy. Natomiast no, taka jest nasza, taki jest urok naszej ligi, tak? Taki jest urok naszej ligi. Zamiast patrzeć, co tak naprawdę można podnieść, jak tym piłkarzom można pomóc, jeśli chodzi o ich umiejętności. To, co robił właśnie Michał Probierz, tak? To, co właśnie zrobił Michał Probierz z Krzysztofem Piątkiem. Przecież Cracovia kupiła Krzysztofa Piątka za 500 000 euro Zagłębia. A przecież mogło Zagłębie sprzedać tego piłkarza za granicę. Rzadko który klub w Polsce płaci 2 miliony złotych za piłkarza. No a już nie mówię, ile Cracovia teraz zarobi na nim, tak? 4,5 miliona zarobiła na Piątku ze sprzedaży. Później 5% od kolejnego transferu został sprzedany do Milanu. 35 milionów euro, czyli 5% to zarobią 1 075 750 000 euro, około 8 milionów złotych. I teraz mówi się, że zostanie sprzedany za 60 czy 80 milionów euro. Kolejne 5%, no to załóżmy od 80 milionów euro, 5% to jest 4 miliony euro, czyli kolejne 16-17 milionów złotych, tak jak przyjmując tam kurs 4,0, czy tam jest kurs teraz 4,20, 4,30, no ale 4,0 przyjmując kurs 4 miliony euro, to jest około 16 milionów złotych. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, czy rzeczywiście według Was Karol Świderski jest takim talentem na miarę Krzysztofa Piątka i dlaczego nie chce pójść do Genui, dlaczego nie chce być drugim Krzysztofem Piątkiem, przecież to nic takiego złego, tak? Może pójść tam i zapisać swoją historię, nie musi pisać tej historii nazwiskiem Krzysztofa Piątka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.